Kochani, nagrywam tego audiologa, ponieważ zmusiła mnie do tego sytuacja. Myślałam, że nigdy nie nastanie taka sytuacja, w której będę musiała nagrać audiologa, ale w końcu nadszedł ten moment, ten pamiętny moment. Dobra, a tak do rzeczy, to po prostu chciałabym wam powiedzieć, że jak wiecie, niektórzy, którzy znajdują się na naszej grupie i w ogóle, że po prostu zmieniłam pracę, znalazłam inną normalną pracę. Poza tym jeszcze dodatkowo moja iska się rozchorowała, więc za bardzo nie mam możliwości, żeby w najbliższym czasie coś dla was nagrać, ale mam nadzieję, że może jakoś w przyszłym tygodniu, czyli między 9 a 15, może coś się tutaj ruszy, albo jak nie między 9 a 15, to na pewno w następnym tygodniu, czyli między którym, czekajcie, że opowiem, między 13 a 20. Nieważne, ale wiecie, o co mniej więcej mi chodzi. Mam dla was nagrane dwa filmiki. Jeden to jest oczywiście Sierociniec, kolejny odcinek, a drugim jest właśnie Ori and the Blind Forest. Taka nowa seria na moim kanale by się właśnie miała pojawić. I to są dwa filmiki, które właśnie dla was mam. I póki co to będzie wszystko. Może uda mi się jeszcze coś nagrać, ale mówię, jak jest Iza w domu, jest chora, to ja po prostu nie nagrywam. Więc zwyczajnie zaczynam nagrywanie w momencie, kiedy jestem sama. Więc teraz jak po prostu będę po pracy, będę sama, to oczywiście coś dla was nagram. Przepraszam. A jeżeli chodzi o jakieś tam inne situation, no to po prostu nie jestem w stanie nic dla was w najbliższym czasie takiego nagrać, więc po prostu mam nadzieję, że chyba w poniedziałek wrzucę wam pierwszy odcinek albo Ori and the Blind Forest, albo po prostu wrzucę wam odcinek Sierocińca i zobaczymy, jak to się dokładnie rozwinie, bo może w poniedziałek albo we wtorek już pójdę do pracy, a nie wiem, na ile Iza będzie miała właśnie zwolnienie lekarskie, więc tylko wam tak mówię pokrótce, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie ze mną i że zrozumiecie to, że po prostu no, nie ma możliwości, żeby nagrywać w tym momencie, ale te dwa odcinki wam wrzucę. I co? I trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo, już tak wiecie, na bieżąco, a nie na to, co mam nagrane na zapas. Więc buziaki i trzymajcie się ciepło, pa!